Dzień dobry, witam się z Państwem z trasy, bo nie z domu, tylko z trasy ruszyliśmy, znaczy ruszyłem. Jestem przed Ostrowcem Świętokrzyskim, tam, na jednym z Orlenu. Się tutaj zrobił Orlen, kiedyś była Shellka, nie, Lotos, przepraszam, bo z Lotosu się robią też te Orleniki. No akurat tutaj 45 zrobię. I będziemy udawać się dalej do Jarosławia. A jak tam święta? Bo u mnie te kury, powiedzmy, spodnie się nie zakłada, nie zapinają, no nie? Jajca. Nie, no żartuję. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo i to bardzo obżarte. Ale no cóż, święta zawsze są takie u mamusi, jednej i drugiej, z racji tego, że przecież gości się, no nie? Goście przyjechali i tak ogólnie, no nie? No, więc dobra, pewnie już mi się powoli kończy pauzunia, więc będzie można ruszać w drogę. Kontener akurat przesuszony jest, wysuszony, o, otwarty był, wysuszył się, wypachniał się świeżym powietrzem. No i co, będziemy jechać dalej. Holding on, I'm holding on. Table dirty from the weed that they roll it on. Hey, what's going on? Hey, what's going on? Clothes dirty on the floor, but I throw them on. I've been waiting. Phone at the crib, let me hit you right back. I've been faded. Like a phone without a case, man, I feel I might crack. I don't know where I've been. Trying to find myself. Generalnie już jestem po rejestracji i dowiedziałem się, że mam na 9, więc okej. Trochę pauzy będę mieć, nie ma problemu, trochę się wyleżę. No dobra. Leżę zieleniu chować, nic więcej. No, to do jutra. Dzień dobry. Lekkie sprzątanko. Znaczy lekkie sprzątanko, po prostu. Wróciłem sobie z toalety. Kurde, ta toaleta to jest tak beznadziejnie zrobiona. Sam sedes jest na takiej wysokości, że ja ze 190 cm wzrostu moje nogi dędają. Masakra. No i właśnie wziąłem i właśnie tędy chciałem odebrać sobie tą kamereczkę, żeby do Was pogadać i zauważyłem, że tutaj troszeczkę kurzu jest. Z nią mieszkałem sobie jej użyć. O dziwo, ogólnie rzecz biorąc, wzięli mi o czasie. W szoku jestem, bo praktycznie gdyby była 9, no za 59, to pani z tego, z ochrony zadzwoniła: panie Macieju, proszę wjeżdżać. Kamizeleczka i proszę wjeżdżać. Więc tak jak mi się zatrzymał czas na tym, na dyku 9.5, tak się zatrzymałem pod rampą. Gdzie wy jesteście? Nie słyszałem. Ogólnie rzecz biorąc, jak słyszę, to całkiem dobrze im idzie. Gdzie? Ciężko stwierdzić. A nie zajrzę przez rampę, bo jest fartuch dmuchany. Więc ogólnie Lyton. Dobra. Po śniadaniu. Więc można wylegiwać się na wyreczku i oczekiwać na jakieś papiery. Co tak dmucha? Chyba nawet powoli kończą. Słyszałem, to jakby ten pompowali ten poduszkę powietrzną. Zamiast pasów to pompują takie powietrzne poduszki, no nie? Dobra, idę wylegiwać się.
Nie do wiary, nie do wiary, kurde. Przyjechałem sobie tutaj na agencję celną. Oczywiście, kurde, prawie 4,5 tony, prawie. Za ładunku i ten. Przyjechałem, wykręciłem, pan z ochrony tutaj to nawet nie wiedział, co tutaj zrobić. Ja mówię, tylko na chwilę tutaj, proszę pan. Pół godziny wjeżdżam. A ten zanim wypisał wszystko, dał mi kwita parkingowego. Ja mówię, panie, po co to? Przecież ja tutaj na wyjeździe stoję. Na wyjeździe. Aha, aha, aha. Aha. No wiecie, taki starszy pan, o wiele starszy. Emerytowany. A stałem tutaj równe 4 minuty. Kurde. Takie odprawy to się szanuje. Ale zdążyłem jeszcze tylko odpalić właśnie agregat i już wyjeżdżam, proszę państwa. Kurde. Jest 10:25. W półtorej godziny ze wszystkim się obrobiłem. Nie no, to jest tylko pełny szacun. Szacun pełny. Teraz tylko wyjechać z tego Jarosławia, gdzie to są tylko seksu i biznesu. Nie no, żartuję, śmieję się, śmieję się. Oczywiście korki takie, że no nie dało wyjechać. No ale, no cóż. Dobrze, fajnie, że tak wcześnie, szybko, ładnie, pięknie. Normalnie się pauzę zrobi, normalnie wszystko się zrobi. Dojedzie się normalnie, zdejmie się. No i jeszcze nie mam typowo planu. Szybciej, szybciej, szybciej. No nie, no nie zdążę, niestety. Jeszcze nie mam planu co i jak na temat powrotu. Ale coś mi się myśli. Myślę, że... Płońsk. Ogólnie rzecz biorąc, Dawid, nie wiem, czy już załadował, czy nie załadował. Koło Wrocławia ładował. Jedzie dziś do Hamburga, pobiera pustaka i będzie ładować w tym Skawimierzu na piątek. Łukasz dzisiaj w tym tygodniu krajówkę robi. Z tego względu, że przyjechał na koniec tygodnia, to miał ten Gdańsk. Wziął jakąś Piotrków Trybunalski? Chyba ta, coś takiego. I zdawał kontener w Łodzi na Euro... Czekajcie, w Eurotransie? Eurotrans, no. Tak mi pokazał filmik. To jest dramat. Może mi się uda wkleić. No ale to, jaki tam jest dojazd, to jest niepojęte. To jak Łukasz powiedział, to wszystkie te depody ty razem wzięte w jednej drodze. Gorzej niż Radomsko, gorzej niż nie wiem cokolwiek. Jak w Strykowie był, to ja tam byłem, no to tam nie tak źle, ale widać, że przełożyli go, zmienili lokalizację na Łódź. No jedź pan, przezielony jest. W Łodzi, no to to dramat, dramat. To jest inny, powiedzmy to jakby po jakiejś drugiej wojnie światowej. Droga, tak urypana, takie dziury, takie to, masakra. No i jedzie, ładuje w Krośniewicach, odprawia w Kutnie, jedzie do, gdzieś w Trójmiasto, czy to będzie Gdańsk, czy Gdynia, nie wiem. No i ma podejmować pusty kontener pod załadunek Płońsk. Piątek, 22. Tak wstępnie mam takie plany. Mają plany. Więc ogólnie rzecz biorąc, no coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Zobaczymy, co będzie w przyszłym. Co będzie w przyszłym tygodniu. Ciekawy jestem. Może jakiegoś ucznia wezmę. Listę mam ogromną. Listę mam ogromną. Teraz nie brałem z tego względu przez te 2 tygodnie, co były takie słabe. I ten, nie brałem pod tym względem ucznia żadnego, ponieważ no
Ja bym nie zarobił, tylko mógłbym stracić, no nie? Bo jak dniówki się płaci, a mniej mało kilometrów się robi, więc wiecie, no to ten cały bilans będzie zupełnie inny, no nie? No, więc zobaczymy, może w przyszłym tygodniu będzie trochę więcej roboty. Niedługo będę dzwonić do Martyny, pytać się o wszystko, więc no zobaczymy, no bo mam jednego w zapasie. Jeszcze jeden w majówkę, ale no nie wiem, czy majówka wypali. Oj, przepraszam, z tego względu, że mam jakieś tam plany ogólnie. Biznesowe, nie biznesowe, to się dowiecie w najbliższym czasie. Poważne plany, więc zobaczymy. Siema. Więc nie wiem, czy ogólnie pojedziemy, bo akurat wtedy ma ten chłopak urlop. Więc jeżeli wszystko dopnie się do końca miesiąca, to pojedzie. Jeżeli nie, no to nie pojedzie. No przykro mi. I jeszcze dwie bądź trzy osoby mam, no nie? Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o przyuczanie do zawodu, bądź do tego, nabrania doświadczenia, żeby mieć w CV, to mam sporo. Nie to, że mi brakuje uczniów. Aż za dużo tych uczniów jest, powiem wam szczerze. Bo żeby to wszystko okiełznać, żeby spełnić podwójną obsadę, to trzeba mieć na fajnie ułożoną robotę, no nie? Że na przykład w tygodniu zrobić nie dwa, tylko trzy Skarbimierze, bądź dwa Jarosławie. Wtedy, kiedy no, nie wykorzysta się w pojedynczej obsadzie, nie? To wtedy to ma sens, no nie? I dlatego teraz, no mówię, po tych dwóch uczniach, gdzie z Marcinem spędziłem jeden tydzień praktycznie cały w Hamburgu, bo przez na trzeciego dnia się wyjechało, no to tak nie byłem zadowolony, tak? W pierwszym tygodniu to tak, oczywiście, bo zrobiliśmy dużo kilometrów. W drugim tygodniu mało. Potem ten Robert w pierwszym tygodniu, no to zrobiliśmy, nie wiem, 1500 kilometrów. Więc też dla mnie to nie było opłacalne. Na drugi tydzień, w drugim tygodniu to też, tylko pojechaliśmy do Hamburga, zrobiliśmy kabotaż i wróciliśmy. To też praktycznie, no wiecie, no w jedną osobę to z palcem dałoby się zrobić. No. Jeżeli będzie faktycznie taka robota, że będę wiedział, że jest dużo roboty, więc wtedy też będę się starać, żeby no, jakiegoś ucznia wziąć, tak, bo żeby mi to też się opłacało, no nie? No. Więc dobra, no nic, ogólnie agregat włączony, niech się nagrzeje. Gdzieś tam za Rzeszowem na Orlenie wyłączą go. No i co, no i gdzieś tam może pod koniec pracy, przed pauzą uruchomię go jeszcze. Bo ogólnie wczoraj było 16-17 stopni w ciągu dnia, ale spadło do 6 chyba, no. No, więc dobra, no to jedziemy. Tak ładnie szło i zdechło. Cholera. Ogólnie rzecz biorąc, o, tu jest jakiś wypadek. Już tutaj przed jedynką już zjeżdża, raczej ogólnie jest zamknięta tutaj droga, bo niby jakiś wyciek czy coś tam, ktoś się tam zderzył, co do końca to nie wiem. Aha, tutaj musimy zjechać na lewy pas. No dobra, to będziemy zjeżdżać. No i muszę przez Gliwice zapierniczać, no. Masakra, powiem wam szczerze. Idzie to jak krew z nosa. Już tak się bujam dobre 3 km. Ech, że tak powiem.
to i tak mi się udało na zjazd na jedynkę jeszcze lewym jakoś tam pójść i tam na bieżąco zszedłem na jedynkę, ale na jedynkę czwórka z jedynką połączenie i tam jeszcze jest taki długa taka powiedzmy, ale rozpędówka, tak? Znaczy rozpędówka, dwa pasy jeszcze idą i ściągają się do jednego i dopiero się wtedy wjeżdża na jedynkę, taki, nie wiem, tam jest 3 km od czwórki, chyba ta, coś takiego, łączenie pasów, no i no niestety, tam się trochę wyczekało, tutaj widzę, że elegancko mi pan będzie przepuszczać, bardzo się z tego powodu cieszę. I mam nadzieję, że to tylko ten tutaj jest ten powód, że tak wolno jedziemy. A też ogólnie brameczki Kraków, a Katowice, jedne i drugie zapchane. Nie wiem czemu, czy to może dlatego, że ta godzina, ale przecież ile razy, które w różnych godzinach się jeździło i nie było takich korków. Nie wiem. Wiosna, jak widać, no 14 stopni, ludzie powychodzili z domów, no to niech idą do jakichś parków albo coś, a nie na przejażdżki. Tutaj trzeba robić, jechać, zapierniczać, no. Tak by było najlepiej, ale oczywiście nie dają mi jechać, no. No ale cóż, nic się na to nie poradzi, niestety. Jest to 15:40, więc tutaj to też jest ten ruch wzmożony z tego względu, że ludzie z pracy wychodzą na pewno. Czemu to musiało mnie trafić? A tam kurde, tak nie mam co się za bardzo śpieszyć, tak jak mówiłem, bo to tylko będzie tylko jedno kółko prawdopodobnie i na tym będziemy kończyć. Dobra, no będę się musiał jeszcze trochę pomęczyć tym objazdem na autostradę, już tam to powinno pójść, chyba że jeszcze Wrocław mnie zaskoczy, no nie, miejmy nadzieję, że nie. Na gorąco. Ogólnie rzecz biorąc, na Bibika się zatrzymałem z tego względu, że jestem strasznie zmęczony. Nie wiem czemu. Choć się domyślam, jakby tak powiedzieć. Już tylko granica nam została. Croissant czekoladowy. Na osłodzenie. Trochę energii. No jestem tak naprawdę strasznie zmęczony, że nawet nie pytajcie. Ledwo patrzę na oczy. Ale muszę jak najwięcej wykorzystać czasu, bo ogólnie robota się kroi. Czyli robota, czy to jest fajna robota, nie powiedziałbym. I muszę tak wyjechać w swoje czasy. Na maksa najlepiej. Aby mieć jak najwięcej czasu, żeby dojechać do chałupy. Znaczy dojechać, to jest pytanie względne, że tak powiedzmy. Czekajcie, co chciałem zrobić, wyłączyć systemy. To jest pytanie względne z tego względu, że czeka mnie w 99%, że będę musiał zostawić auto na granicy. Bo niestety, jak to Martyna powiedziała, przy naszych stawkach, bo obcięte są, nie będę mówić ile, co i jak, ale oczywiście z tak brakiem ogólnego takiego braku roboty, spedycje,
czy firmy transportowe przekrzykują się na temat stawek. No i niestety, ale to tak jest, że przekłada to się oczywiście na nasze stawki kilometrowe. Znaczy na moje, no nie? Poczekajcie, bo wyłączam już to chyba światełka. Pogadamy na w ciemno. Ogólnie rzecz biorąc, no niestety teraz te podbudżety, powiedzmy, co tam mogli dać w takim takiej kwestii, że można było jeździć przez ZOM, to teraz to pójdzie w niepamięć. Znaczy umarł w butach. I teraz jest liczony każdy grosz grosikiem, bo oczywiście firmy transportowe, zamiast trzymać jakieś tam stawki, to oczywiście, tak jak powiedziałem, przekrzykiwują się, żeby tylko jeździć. To jeżdżą w takich zasadach, aby jeździć, aby tylko jeździć. Nieważne jaka stawka, tylko aby jechać, aby jechać, aby jechać. No i niestety spedycja, nasza firma, która nam daje transporty, stwierdziła, że trzeba nowelizację zrobić kosztów za transport. No i niestety właśnie tak to będzie wyglądać, że chyba już takich powrotów ze skabinierza do domu, czy coś tak przez dom, będzie już wykluczone. Co bardzo mnie to nie cieszy i nie zadowala. A ogólnie muszę jechać do skarbimierza na piątek, załadować to, odprawić, no i najlepiej dojechać gdzieś, nie wiem, Świebodzin, pod granicę, czy najbardziej do Świebodzin by pasował. I stamtąd pociąg i 2,5 godziny jestem w domu, no nie? No, tylko że trzeba też trafić na odpowiednią linię, żeby tak dojechać do chałupy. Więc ogólnie bardzo nieciekawie się dzieje. No bardzo nieciekawie. One czepy nie są moje. Cioniki, no, oczywiście banku na wysokich leasingach. Bo nowe sztuki, no nie? Więc tak zainwestowałem w to. Więc na razie mi się wydaje, że przez parę miesięcy to będzie kwestia głodowa. A dopóki wszyscy przewoźnicy nie będą mieli na tyle dość roboty, że na przykład nie będzie można sprzedać innej roboty, na przykład tak jak naszej, po to, żeby ktoś inny mógł pojechać, no nie? No. Jeżeli stawki będą za niskie, nie będzie można będzie tego sprzedawać jako moja, jako spedycja, jaka jest modern, więc no stawki też będą musiały pójść do góry. No tak to jest z reguły, im więcej roboty jest, mniej przewoźników, tym niektóre spedycje dają większą stawkę. Wiecie, ktoś ze mną? Nie. Po to... Stój, bryko. Stój. Po to, aby właśnie wypchnąć, powiedzmy... Kurde, ale powoli to robię. Wypchnąć towar, no nie? No. Tak właśnie z reguły bywa. Taki jest świat transportu, niestety. I oczywiście nie dadzą tak za bardzo zarobić z tego względu, że tak, paliwo poszło do dołu, no nie? Dosyć sporo, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę. Co tam się drzesz, no kurde, no przecież ty też możesz sobie zrobić rozpoczęcie. A to jest tylko chwilka, 5 sekund jest. No, że te paliwo właśnie poszło do dołu, więc spedycje też mogą sobie zażyczyć, oznajmić, że będą niższe stawki za transport, no nie? No i powiedzmy, no dobrze szło, fajnie, fajne zarobki teraz były, powiedzmy, a tu nagle jest ciach. I tak jak ja policzyłem, jak te trzy auta by robiły swoją normę, no to jest naprawdę dużo pieniędzy, naprawdę. Przy takich obniżonych stawkach, znaczy obniżeniu stawka, to jest naprawdę pieniędzy. Strasznie. Nie chcę mówić, bo nie uwierzycie z jednej strony, a z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, jaką mam stawkę. Więc przykro mi, no ale takie rzeczy się dzieją. Dziękuję Wam, innym przewoźnikom, którzy chcą się wpierdzić w robotę, po to, żeby aby tylko jeździć. No.
więc na razie tyle mam do powiedzenia. Dokąd dojadę, to dojadę. No chciałbym jakby najdalej, ale to się wszystko okaże w najbliższych chwilach, jak się napiję kawki, no i zjem tego croissanta. Więc dobra, no to do jutra.